Cześć, witajcie. W dzisiejszym filmie tynkownica pneumatyczna do tynkowania ścian firmy Yato YT54400 wyposażona w 4 dysze, spust powietrza, rękojeść, filtr powietrza, uchwyt oraz zbiornik na tynk. Przed przystąpieniem do wykonania tynku należy wykonać szpryc. Szpryc jest to powłoka wykonana z masy tynkarskiej, cienka, równomiernie rozłożona na całej ścianie, poprawiająca, zmniejszająca chłonność i poprawiająca przyczepność naszego tynku. Teraz właśnie wykonuję szpryc, a więc nabieram do zbiornika tynk, który znajduje się w kajfasie, po czym naciskając na spust powietrza, który mam w prawej ręce, zwalniam powietrze i dyszami wydostaje się zaprawa tynkarska na ścianę. Tak to mniej więcej wygląda. Równomiernie rozkładam szpryc na całej ścianie. Po zaszprycowaniu ściany całej ściągam nadmiar po listwach prowadzących łatą tynkarską trapezową. Do tego używam dwóch łat z reguły 2-metrowej i 1,5-metrowej, czyli YT3081 to jest 1,5-metrowa, YT3082 to jest 2-metrowa. Ściągam całość, żeby mi nic na tych listwach prowadzących nie poprzysychało. Tynkuję, szprycuję tak samo górę ściany. Zostawiam do wyschnięcia. Jeżeli ściana będzie cała wyschnięta, czyli będzie miała taki kolor jasno-szary, wtedy można przystąpić do właściwego tynkowania ściany. Tynkowanie tynkownicą polega na tym, aby nakładać kilka cieńszych warstw, tak żeby nam to po prostu nie spękał ten tynk, nie spłynął nam ze ściany, więc nakładamy warstwę nie za grubą, ściągamy nadmiar po listwach łatą tynkarską i tą czynność powtarzamy. Powtarzamy tak długo, aż będziemy mieć całą powierzchnię ściany wypełnioną tynkiem. Będzie wszystko równe. Wtedy wyciągamy listwy prowadzące, uzupełniamy je tynkiem, ręcznie już używając do tego kielni. Zatynkowujemy te dziury, te bruzdy po tych listwach i później poczekamy chwilę, żeby nam to podeschło, żeby to nie było bardzo całkiem suche, twarde, ale żeby było na tyle suche, że można było to zacierać. Ja do tego używam pacy gąbkowej i zacieram ścianę pacą gąbkową na mokro. Także zapraszam do oglądania filmu, komentowania, piszcie, czy używaliście tynkownicy pneumatycznej firmy Yato. Dajcie znać, jak ona się Wam sprawdza. Zapraszam do lajkowania, subskrypcji mojego kanału. Pozdrawiam i życzę miłego dnia.